Moi drodzy, na kanale Do Roboty dzisiaj pokażę Wam proces produkcji piwa w browarze Warka. Partnerem tego odcinka jest RocketJobs.pl, gdzie robotę w takiej browarze możecie znaleźć, a ja biorę się do roboty. Lecimy! Moi drodzy, dzisiaj na kanale Do Roboty jesteśmy w browarze w Warce, a ze mną jest Piotrek z grupy Żywiec. Witam Cię serdecznie. Co to jest za miejsce i co dzisiaj w odcinku pokażemy? Cześć Wojtku, bardzo miło mi Cię gościć tutaj. Jesteśmy na warzelni, czyli na brewingu. Tutaj produkujemy, rozpoczyna się proces produkcji piwa. Dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi chcemy pokazać Ci, jak digitalizacja i automatyzacja wspiera nasze procesy w produkcji piwa. Okej, okay. W jednym z odcinków pokazywaliśmy już pracę w browarze Namysłów. Tam pokazywaliśmy to bardziej w praktyce, jak to ważenie wygląda i tym podobne, a dzisiaj głównie skupimy się na tej automatyzacji w procesie ważenia piwa. Tak, pokażemy więcej z cyfryzacji i to, jak wspiera nas i upraszcza pewne procesy. Okej, no to dobra, to od czego zaczynamy? Myślę, że zaczniemy tutaj jeszcze od mojej koleżanki Natalii, a potem przejdziemy dalej przez pozostałe filary. Okej, czyli poważnie oprowadzi was, nas i was, Natalia. Tak jest, dokładnie. No to chodźmy. Cześć Natalia, witam cię serdecznie. Hej. Cześć. Jesteśmy w warzelni, to już wiem, widzowie też o tym wiedzą, ale co dalej? Jesteśmy na warzelni, tutaj jak wiesz, ważymy piwo, czyli zaczynamy od młyna, z młyna trafia nam zacier do kadzi zaciernych, następnie trafia nam na kadź filtracyjną. Nasza kadź filtracyjna jest jedną z największych w Europie, ma ponad 13 metrów średnicy, dzięki której możemy produkować tak naprawdę bardzo dużo piwa. Bardzo dużo, co to jest bardzo dużo? Bardzo dużo piwa, nasze brzeczki mają około 1000 hektolitrów, jedno wybicie. Okej, okay, to już więcej nam mówi, że to jest bardzo dużo. Ale to wszystko tutaj wygląda jak w muzeum. To wszystko działa, tak? Tak, to wszystko działa. Jak widzicie, od góry widok jest naprawdę imponujący, jest piękny. Pójdziemy później na maszynownię, pokażę Ci, jak to wszystko tak naprawdę pracuje. No właśnie, bo co tutaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć tylko te kadzie, zajrzeć sobie do środka i niewiele widzieć, tak? Tak jak mówisz, tutaj niewiele widać, więc zaproszę Was na dół. Zobaczymy, jak wszystko mamy połączone, jak to wszystko pracuje. Chodźmy na dół. Jesteśmy na maszynowni warzelni, tutaj mamy młyn, od młyna się tak naprawdę wszystko zaczyna, czyli przychodzi nam z silosów słód, na młynie dodajemy wodę i zaczynamy zacieranie. Mieszamy słód zgnieciony tak naprawdę z wodą, trafia on nam do kociołka, do kadzi zaciernych. Tam odpowiednio, jak każdy piwowar wie, w odpowiednich temperaturach najpierw klejkujemy skrobię, potem dajemy enzymom czas, żeby zadziałały i rozłożyły tą skrobię, żeby wydobyć z tego słodu jak najwięcej ekstraktu. Następnie taki scukrowany, tak zwany zacier, trafia nam na kadź filtracyjną. Jak już mówiłam, na kadzi filtracyjnej po prostu filtrujemy, czyli cały ten zacier, który potem nazywamy młotem, zostaje nam na sitach, a brzeczkę ściągamy dołem i trafia nam na podgrzewacz. To jest cały dół tych wszystkich pięknych kadzi. I trzeba powiedzieć, że zeszliśmy chyba z 3 piętra niżej. Lekko, nie? Tak, to tak. To są naprawdę przeogromne zbiorniki. Warto wspomnieć o tym, że tutaj widzimy dużo przewodów, dużo różnych czujek, dużo różnych elektronicznych zaworów. Wszystkie naczynia mamy opomiarowane. Te dane, one są zbierane z tych wszystkich czujników, elektronicznie oczywiście, trafiają do chmury i potem operatorzy widzą je w systemie komputerowym. Na warzelni mamy ogromny stopień automatyzacji, dzięki czemu cały proces idzie no niemalże od jednego kliknięcia sam przez wszystkie naczynia. Tutaj dalej po kadzi filtracyjnej mamy podgrzewacz, czyli miejsce, gdzie podgrzewamy naszą brzeczkę, a następnie trafia na jedno z najważniejszych naczyń, czyli na kocioł warzelny. W kotle warzelnym dodajemy tam chmiel, gotujemy je i następnie, tak jak to my nazywamy, wybijamy. Następnie to wybicie trafia na kadź wirową, czyli tak zwanego whirlpoola, gdzie osadzają się gorące osady i trafia na chłodzenie i z chłodnicy nasza brzeczka trafia już na fermentownię. Okej, czyli sporo procesów, podobnie tak jak kiedyś pokazywaliśmy to w praktyce, dzisiaj to omawiamy i pokazujemy tą automatyzację i trzeba powiedzieć, że ty nie jesteś tutaj przewodnikiem, tylko pracujesz na stanowisku. Tak, ja jestem specjalistą do spraw technologii na brewingu. Zajmuję się głównie nadzorem nad recepturami, wprowadzaniem zmian, pilnowaniem tego, żeby jakość piwa była dobra, ale zajmuję się też pilnowaniem zużyć tak naprawdę, czy tym, żeby produkcja piwa, no krótko mówiąc, była opłacalna. Okej.
Wiemy, że warzelnia jest jednym z działów, które zużywają tak naprawdę najwięcej mediów, czyli najwięcej wody, najwięcej ciepła, najwięcej prądu. W grupie Żywiec w Heinekenie jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby jednak te zużycia były jak najmniejsze. Okej, czyli powiedzmy mniej zużycia energii, ale żeby jakość była taka sama jak zawsze. Tak, żeby jakość była jak najlepsza, to jest nasz priorytet. I ta automatyzacja w tym na pewno pomaga, bo macie statystyki, wydruki i tym podobne i to Wam daje przewagę, żeby było to powiedzmy bardziej ustabilizowane. Dokładnie tak jak mówisz. Wszystkie temperatury, które mierzymy, pozwalają nam na to, żeby uniknąć jakichś przegrzań, tak, co nam znowu redukuje zużycie energii przykładowo. No tak, no dobra, no to chodźmy dalej. Teraz znajdujemy się na dziale fermentowni. Tu są tak zwane unitanki, czyli brzeczka, która została uważona na warzelni, schłodzona, trafia do takiego unitanku. Możemy do niego wlać 4 brzeczki, czyli jak już szybko pewnie policzyłeś, 4000 hektolitrów. Tak, to szybko jest... policzyłem, tak. Ale tak. Dla mnie to jest przefajne bycie w takim miejscu, widzieć te wszystkie przewody, te wszystkie korytarze, przez które przechodzimy, żeby później na sklepowej półce zobaczyć powiedzmy tą puszkę, nie? Jest niesamowite, ile tych procesów musi tutaj zajść, żeby później móc ten produkt kupić, prawda? Prawda, dokładnie. Tutaj mamy jeden z najważniejszych procesów dla piwowara, czyli fermentację. Fermentacja, czyli dodajemy do naszej brzeczki drożdże, które tak naprawdę no, pracują już za nas, bo one zjadają cały ten cukier, produkują alkohol, produkują dwutlenek węgla, który my potem spożywamy w piwie. Okej, okay, cały czas muszę zauważyć, że wszystkimi korytarzami, którymi chodzimy, nie ma ludzi. Naprawdę, poziom tej automatyzacji jest tak wysoki, że ja tu naprawdę nie widzę nigdzie ludzi. Dokładnie, jak widzicie, każdy tutaj zawór, każdy unitan, wszystko ma doprowadzone no, przewody, krótko mówiąc, którymi sterujemy za pomocą komputerów na tak zwanej sterówce. Czyli jak tam przejdziemy, to tam już będą ludzie. Tak, tam zobaczymy tych ludzi, którzy kierują całą produkcją piwa. No dobra, no to przejdźmy do kolejnego etapu. Zapraszam na filtrację. Wojtku, tutaj znajdujemy się na ostatnim etapie produkcji piwa, czyli na filtracji. Piwo, które nam odfermentowało, ma odpowiedni poziom alkoholu, trafia do zbiorników podśredniczących, a potem na filtr membranowy. Tutaj na tak zwanych skidach oddzielamy nasze piwo od tych wszystkich osadów, które się w nim jeszcze znajdują, od resztek drożdży, które zostają na tych tak zwanych słomkach. Nad nami, piętro wyżej, są kolejne cylindryczne tanki, do których takie piwo już klarowne, stabilne trafia, a następnie przekazywane jest na rozlew. Okej, czyli tak to mniej więcej wygląda. No i po tym procesie produkcyjnym przechodzimy gdzieś dalej, gdzie to już trzeba co, zapakować, rozlać? Dokładnie, potem przechodzimy na rozlew, więc przekażę Cię do mojej koleżanki i kolegi. Natomiast chciałabym tutaj, żebyś zrobił jedno z zadań, które mają operatorzy, które związane jest właśnie z cyfryzacją. Prowadzimy tak zwany tilt, czyli mycie, inspekcja, smarowanie i dokręcanie. Teraz wykorzystujemy do tego narzędzia digitalizacyjne. Tutaj mamy taki tablet. Okay. Już myślałem, że każesz mi myć tanki, bo już to robiłem w jednym poprzednim odcinku właśnie w browarze. Wchodziłem tam w takim stroju. Jeśli tego nie widzieliście, to widzowie zobaczcie to koniecznie. Chyba na tablecie będzie łatwiej popracować. No, polubiłem Waszą pracę w browarze. Tak, u nas jest bardzo wysoki stopień automatyzacji, digitalizacji, więc akurat do tego Cię nie zatrudnimy. Natomiast odpalimy program, który się nazywa eTilt. Jesteśmy na filtracji. Więc szukamy linia filtracyjna. Teraz już przekazuję Tobie która, tablet. Pierwsza czy druga? Zróbmy linię filtracyjną pierwszą, gdyż jesteśmy na linii filtracyjnej pierwszej. Zaznaczamy sobie gniazdo i zróbmy sobie filtr membranowy. Tutaj widzimy zadania, które masz do wykonania. Jest określony czas na nie i potwierdzenie, czy zostało wykonane, czy nie zostało wykonane. Okay. Jak w jakiejś grze. Tak, jakie jest Twoje pierwsze zadanie? Kontrola szczelności instalacji powietrznej matrycy Q-Point. Q-Point, czyli punkt, który odpowiada za jakość. Zbliżamy się do matrycy powietrznej i nasłuchujemy. Słuchem i wzrokiem sprawdzamy, czy są jakieś wycieki, czy ich nie ma. Okej, to mogę tylko nastawić ucho i nasłyszeć, ale nie no, chyba nie ma wycieków. Wygląda jakby nie było. Nie ma wycieków, sprawdzamy wizualnie, czy nic tam nam się nie wydostaje. Nic się nie wydostaje. Dobrze, czyli potwierdzamy, że ptaszkiem. Nic się nie wydostaje, okej. Okay. I teraz mamy kontrolę szczelności instalacji technologicznej. Dokładnie. Czas na to przewidziany, mamy 4 minuty, czyli powinniśmy obejść całą instalację i sprawdzić tak samo wzrokiem i słuchem, czy nic nam nie wycieka. No dobra, czyli przechodzimy, nie widzę, czyli klikam
Staszka. No i tak tu krok po kroczku przechodzimy, sprawdzamy wszystko, kontrola ilości środków myjących, kontrola szczelności instalacji i jak to sprawdzimy, no to tak jak mówisz, zdobywamy te punkty. Tak, to są punkty, które każdy operator na danej zmianie musi zaliczyć. Okej, no to ja zaliczam dalej, moi drodzy, a później przechodzimy już gdzie? Potem przechodzimy na sterówkę, gdzie zobaczymy, w jaki sposób pracują nasi operatorzy i gdzie trafiają te wszystkie sygnały z pomiarów, z tych wszystkich maszyn, gdzie je odczytujemy. I gdzie trafia moja tutaj tak, ankieta. Twoja praca. Dobra, no to lecimy do roboty. Ze mną Michał, witam Cię serdecznie. Cześć. I jesteśmy w sterówce, wreszcie gdzieś, gdzie są ludzie, gdzie ludzie pracują. Dokładnie. Pracują tu operatorzy wszystkich działów brewingu, czyli produkcji piwa, warzelni, fermentowni i filtracji. Czyli te wszystkie przewody, które tam widzieliśmy, te wszystkie czujki schodzą tutaj i w tym programie komputerowym widzimy wyniki. Dokładnie. Oprócz tego możemy też zbierać dane do dalszych analiz. Ten dashboard pokazuje, jakie są wskaźniki mediowe w całym browarze. Na tym widoku widzimy trzy główne obszary, czyli packaging, brewing, media. Jeśli chcemy wejść do bardziej szczegółowych wyników, nie ma problemu. Możemy przejść na przykład na warzelnię, czyli część brewingową. No i mniej więcej co tutaj widzimy? Co te wskaźniki określają? Czy to są jakieś, nie wiem, oszczędności pieniężne? Widziałem, że tam były jakieś PLN-y, coś takiego. Co tu się dzieje? Tutaj obserwujemy, jakie są wskaźniki mediowe, ile zużywamy wody, energii cieplnej i energii elektrycznej na wyprodukowanie 1 hektolitra piwa. I na podstawie analizy i tego, czy jesteśmy w targecie, czy nie, możemy podejmować różne akcje optymalizacyjne naszych procesów. Tak więc można powiedzieć, że podejmujemy decyzje w oparciu o dane. Okej, czyli dzięki tej automatyzacji widzimy na przykład, że w którymś momencie było zużytej za dużo energii i możemy wywnioskować dlaczego i jak to zmienić. Dokładnie. Okej. Jak najedziemy sobie na przykład na taki punkt, mamy dokładnie pokazane, w których godzinach, jakie było zużycie wody w tym wypadku. Widzimy, gdzie było jakieś przekroczenie i możemy cofnąć się do szczegółowych procesów, które w tym czasie szły. Tutaj mamy następny przykład digitalizacji w naszym browarze. Za tym niepozornym dashboardzie na ekranie u góry kryje się model sztucznej inteligencji. W tym wypadku model machine learningowy na podstawie informacji i danych zebranych z produkcji, czyli takich jak temperatury, ciśnienia, przepływy, daje operatorom rekomendacje, kiedy przeprowadzić proces CIP, czyli proces mycia na wymienniku ciepła. Na tych ekranach u góry widzisz parametry jakościowe piwa. Tutaj operatorzy mają podgląd właśnie w czasie rzeczywistym i mogą na bieżąco monitorować jakość naszych piw. Jeśli piwo jest zgodne ze specyfikacją, jakby tutaj kończymy proces i piwo jest gotowe do rozlewu. A jakby coś się działo, powiedzmy jakieś wyniki większe niż maksymalne albo mniejsze niż minimalne, no to też wiecie jak zareagować. Dokładnie. Piotrek, jeszcze niczym przejdziemy do rozlewni tego piwa. Jesteśmy w miejscu, gdzie te puszki jeszcze są puste. Dokładnie. Pamiętajmy, że partnerem tego odcinka jest RocketJobs.pl, gdzie pracę na przykład w browarze Warka można znaleźć. I tutaj chciałbym do tego nawiązać. Jak taką pracę znaleźć, albo jakie trzeba predyspozycje spełniać? Ja ze swojej strony powiem Ci, że rozpocząłem tutaj pracę jako stażysta. Później zmieniałem pozycję. W tym momencie jestem na stanowisku specjalista do spraw TPM. Zajmuję się koordynowaniem właśnie tych działań, tych procesów, różnych zespołów, które tutaj widziałeś i jeszcze zobaczysz. Osoby, które poszukujemy tak naprawdę, to są osoby, które lubią ambitne, nowe wyzwania. Fajnie, gdyby lubiły troszeczkę technologii, nowej technologii, żeby tej cyfryzacji się odnajdywały. No właśnie widziałem tutaj dużo młodych osób w Twoim zespole i osób, z którymi będziemy jeszcze dzisiaj w odcinku rozmawiać, ale ciekawi mnie bardzo, czy trzeba jakieś studia skończyć, nie wiem, związane z browarnictwem, czy jak to wygląda? Do tej pory osoby, które już poznałeś i które zobaczysz, nie skończyły typowo browarniczych studiów. Michał, którego zaraz zobaczysz, jest po studiach na przykład automatyki. Okej, automatyka. Ja studiowałem automatykę i robotykę na Politechnice Śląskiej, ale nigdy bym nie pomyślał, że można po takiej na przykład studiach pracować w browarze przy produkcji piwa, nie? Tak. Więc to też jest fajna informacja, ale to też może komuś tutaj w głowie budować taki obawę, no dobra, automatyzacja, wszędzie komputery, wszędzie czujniki, coraz mniej pracowników. No i komuś może się to wydawać, no ale ludzie tracą pracę, ale niekoniecznie tak jest, no bo inni ludzie, którzy są po tych studiach, tą pracę i tak zdobywają. Dokładnie tak jak mówisz, zmniejsza się może ogranicza
robotnicza, praca manualna, fizyczna, za to możemy usprawnić ją właśnie takimi elementami automatyzacji, digitalizacji. I to też sprawia, że na przykład jest więcej pracy w innych działach, no bo jak tutaj szybciej ta produkcja się tworzy, no to jest więcej kierowców, więcej na przykład magazynierów, no bo nie wszystko da się zautomatyzować. Dokładnie tak jak mówisz. No to dobra, to idziemy to piwo rozlewać. Tak, zaraz właśnie przywita nas Martyna na dziale rozlewu i opowie ci trochę więcej. Trzeba napełnić te puszki, chodźcie. Jesteśmy z Martyną, witam cię serdecznie. Cześć Wojtek. Która jest odpowiedzialna za obszar pakowania produkcji piwa, tak? Dokładnie tak. I za naszymi plecami widzimy już napełnione puszki, które pakuje się w czteropaki. Dokładnie, właściwie jesteśmy w miejscu, gdzie puszki wyjeżdżają już z pasteryzatora i jadą do miejsca, gdzie folie są pakowane aktualnie w czteropaki. Okej, okay. I co dalej z nimi się dzieje? Może przejdziemy dalej, tak? Jasne. Okej, okay. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie odpowiednia liczba paków jest formowana pod tackę, podjeżdża tacka, jest klejona i mamy właściwie gotowy wyrób na tacce. Wojtek, jak widzisz, tutaj już paki nasze są spakowane na tacce. Widzimy, jak transportery prowadzą je do paletyzatora. Czyli wy dokładnie wiecie, ile tych puszek jest wyprodukowanych, ile tych czteropaków, tu nic nie może zjechać na bok. Dokładnie tak, dokładna ilość nalanych puszek, zawieczkowanych, potem spasteryzowanych, położonych na tackę i które wyjeżdżają na palecie, jest ściśle nam znana. Nie ściągamy puszek na bok. To prawda, przygodę na rozlewki pokazaliśmy od już pakowania tego piwa, ale tu jesteśmy w miejscu, gdzie nalewa się go do puszki. Dokładnie, właściwie jesteśmy w sercu tej linii i właściwie ta maszyna to jest serce każdej linii. W tym miejscu piwo, które dostajemy od Natalii, nalewamy w tym przypadku do puszek i piwo wyjeżdża już nalane i zawieczkowane. Okej, czyli wieczka osobno zamyka się na puszce. Dokładnie tak. I jedzie dalej tam, gdzie pokazaliśmy już do tych czteropaków. Jedzie jeszcze do pasteryzatora, bo ważne jest, żeby piwo zapasteryzować i wtedy właśnie jest gotowe do pakowania. Czyli pasteryzowane już są zamknięte puszki. Dokładnie tak. Teraz jesteśmy na ostatnim etapie, czyli to piwo pakujemy już na palety, do wysyłki, na sklepy i tym podobne. Ale mnie najbardziej ciekawi to, jak już widzę tą ilość tego piwa. Czy wy jako pracownicy macie taką możliwość, nie wiem, wzięcia sobie tego piwa, czy dostajecie takie piwo do wypłaty, jak to wygląda? Świetnie, że pytasz Wojtek. Dostajemy świąteczne deputaty piwne, co jest naprawdę fajną nagrodą na święta. Ale oprócz tego jest sporo benefitów. Na przykład jednym z nich jest taki dzień bezpieczeństwa u nas w organizacji, nazywa się She Day i wtedy mamy okazję poznać tematy zdrowia, bezpieczeństwa, środowiskowe z wielu obszarów. To się odbywa raz w roku, ale dla każdego browaru w naszej grupie. Okay. Bardzo fajne wydarzenie. I świąteczne deputaty piwne. Ale oczywiście pewnie przy wejściu zawsze jesteście sprawdzani automatem, tak to wygląda? Nie zawsze, ale jest oczywiście taka możliwość. No my stawiamy bardzo mocny nacisk na bezpieczeństwo pracy. Duża świadomość, że jednak pod wpływem alkoholu nie pracujemy. Oczywiście korzystamy z naszych wyrobów 0%, czy też z naszych nowości, ale jednak nie są to propozycje na co dzień alkoholowe. Czyli... ale w deputacie piwnym już jak najbardziej. Czyli odpowiedzialność przede wszystkim, ale też posmakować swoich produktów trzeba. Oczywiście, że tak. No to my to paletujemy i wysyłamy to dalej. Wracamy znowu do tego procesu digitalizacji, czyli już tam pokazaliśmy proces nalewania, puszkowania, a tutaj? Tutaj, jeszcze wracając do tematu warzelni, ten system, który pokazuje nam parametry piwa, my wykorzystujemy tutaj ponownie, bo sprawdzamy, czy w trakcie drogi piwnej nic się nie wydarzyło i czy to piwo dalej spełnia parametry jakościowe, żebyśmy mogli je rozlać. A tutaj pokażemy ci, jak korzystamy z digitalizacji w celach jakościowych. Wybieramy aktualne zlecenie. Mamy naszą warkę, mamy linię puszkową i tutaj aktualne zlecenie, które produkujemy, jak widziałeś, produkujemy warkę. W tym miejscu jesteśmy w stanie obejrzeć, jak powinien wyglądać wyrób gotowy, jak wygląda puszka. Tak po rozcięciu wygląda puszka zaprojektowana przez naszych grafików. Tak wygląda rozłożona tacka, którą potem łączymy. I tutaj jest folia, jak miałeś okazję zauważyć, owijana w paki. Okej, okay, czyli my wiemy, jak to wszystko wygląda, przechodząc się przez halę, tam gdzie się to wszystko już pakuje, produkuje, możemy sprawdzać tą jakość. A nawet musimy. Czyli to, co wcześniej Martyna nam pokazała,
pokazywała, jak te opakowania mają wyglądać, jak te puszki mają wyglądać, musimy to sprawdzać już na bieżąco, tak? Tak jest. Do tego procesu używamy aplikacji, które mamy dostępne na tabletach, urządzeniach przenośnych, nawet na telefonach. Taką kontrolę realizuje się w taki sposób, że pobieramy z linii opakowania jednostkowe, czyli puszki, możesz wziąć właśnie, i sprawdzamy taką puszkę pod kątem tego, czy występują na niej na przykład jakieś zarysowania, trzeba sprawdzić, czy data jest poprawnie zadrukowana, czy nie. Tak, i wszystko na bieżąco zaznaczamy w aplikacji. Przechodzimy przez każdy typ opakowania, jaki mamy, a następnie także nawet aż do całej palety pełnej. Okej, okay. Czyli tutaj pobrałem kolejne opakowanie, tym razem opakowanie zbiorcze, tak zwany czteropak, i tak samo według tutaj tych zaleceń sprawdzam, czy wszystkie napisy są równe, czy jest wszystko równie sklejone i tym podobne, tak? Tak jest, dokładnie. I tutaj na tablecie sobie zaznaczamy, klikamy według tutaj ustaleń, według tego, co nam komputer mówi. Wygląda w porządku, można to przeklikać. I tutaj podsumowując ten etap, trzeba powiedzieć, że ile tej digitalizacji myśmy nie wkładali, ile tych systemów automatyki, to i tak ludzkie oko, człowiek musi być tutaj na miejscu, musi to sprawdzić i choćby do tego komputera to przeklikać. Jak najbardziej. Teraz, Wojtku, możesz spojrzeć na naszym raporcie. Kontrola, którą właśnie wykonywałeś, jest zapisana już w postaci cyfrowej. No i możemy z niej szerzej korzystać w naszej codziennej pracy. Widzimy też trendy wykonywanych kontroli. Jak najbardziej widać, wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze, Kaczmarczyk Wojciech się podpisał, więc jeśli idziecie do sklepu i kupujecie te produkty, no to wiecie, że ja je sprawdzałem. Wojtku, chciałbym też Ci pokazać Grafanę. Jest to jedno z narzędzi, którym Warka może się poszczycić. Jesteśmy członkami międzynarodowego programu w Heinekenie, dzięki któremu Warka jako cyfrowa latarnia w świecie digitalizacyjnym Heinekena może pracować właśnie z najnowszymi narzędziami cyfrowymi, między innymi właśnie Parsable, którego używaliśmy do kontroli, czy też Grafana, która nam pokazuje w czasie rzeczywistym, jak wygląda nasza praca linii. I co to może nam dać w tej pracy? Na pewno daje nam to świeższy pogląd na sytuację. Wszelkiego typu komunikaty, które możemy sobie tutaj zobaczyć w czasie rzeczywistym, pochodzą bezpośrednio z ekranów naszych maszyn. Nie trzeba już więcej chodzić. Pierwsza podstawowa zaleta. Druga rzecz jest taka, Michał pokazywał Wam wcześniej algorytmy uczenia maszynowego, tak? To pozwala nam właśnie je zastosować. Okej, okay, mówisz, że Wasz browar jest jakiś innowacyjny, że nie każdy to ma, tak? Tak, dokładnie. Warka od 2019 roku pracuje nad rozwojem nowinek technicznych. Na świecie są trzy takie browary. Jeden mamy w Meksyku, jeden w Wietnamie i jeden w Polsce. To też warto podkreślić. Podsumowując ten cały materiał w browarze Warka, możecie od razu zostawić łapkę w górę, a my przechodzimy do konsumpcji. Zabrałeś mnie tutaj do Waszego baru, gdzie poczęstujemy się Warką Energy Zero. To nowość jakaś. To jest nasza nowość. To, co zobaczyłeś u nas, to jest praca przez wiele struktur i wiele pozycji w browarze, ale koniec końców tak produkujemy piwo. Więc te wszystkie narzędzia, które zobaczyłeś, one wspierają nas właśnie w tym, aby produkować jak najlepsze piwo. No właśnie, ja też. Podsumowując ten materiał, muszę powiedzieć, że mimo i dzięki tej całej automatyce, która tutaj jest, i tak ta praca ludzka musi być. Tak jak to zauważyliśmy, że mimo tabletów, mimo tej całej digitalizacji, ludzkie oko musi być. Nic nie zastąpi tego ludzkiego oka, prawda? Dokładnie tak. Coś, co jest plusem każdego z pracownika, że podczas pracy właśnie możemy wypić, ale napoje bezalkoholowe, które są w lodówkach czy w barze. I tak też dzisiaj podsumujemy ten materiał. Dziękujemy za oglądanie tego całego odcinka. Kto dotrwał do końca, oczywiście zostawcie komentarz, jak Wam się ten odcinek podobał, czy jesteście za tą automatyzacją, jak Wam się to wszystko podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Do Roboty i oglądajcie inne materiały na tym kanale. No to zdrówko! Zdrówko!